najprostsza i najbardziej popularna rzecz w makijażu, czyli smokey eye. Co będzie nam potrzebne? Ja będę robiła takie smokey eye na dzień, ale czyli takimi bardziej stonowanymi, jasnymi kolorami, ale ta zasada dotyczy także smokey eye na wieczór, czyli możecie użyć ciemniejszych kolorów. Ja będę używała dwóch takich kolorów. To są cienie z MAC-a Vanilla i Satin Taupe. To jest taki jasny, bardzo beżowy, prawie matowy cień, a to jest taki brązo-fioleto-szary, można powiedzieć. Ok, i będą nam potrzebne dwa pędzle. Pierwszy z nich, taki płaski, standardowy pędzel, który możecie kupić w Rossmanie czy gdziekolwiek indziej. To nie musi być jakiś drogi pędzel. I drugi, tak zwany blending brush, który niestety już musicie poszukać albo w Sephorze, albo w Inglocie. A jeżeli chcecie zainwestować w coś droższego, to polecam MAC-a. To jest Sephora numer 13. Taki puchaty pędzelek. I zaczynamy od tego pędzla. I tutaj od tego beżowego cienia. Nakładamy. I nakładamy na całą powiekę ruchomą. I możecie jeszcze, jeżeli macie naprawdę taki jasny, naturalny cień, możecie wyjechać pod sam łuk brwiowy. W ten sposób. Następnie bierzemy ten puchaty pędzel. Teraz będziemy używać tego ciemniejszego cienia. Bierzemy sobie paletkę. O, i w ten sposób nabieramy cień na czubek tego pędzelka. I teraz ważna informacja, gdzie będziemy zaczynać nakładanie tego cienia. Nakładanie tego cienia zaczynacie mniej więcej w tym miejscu, gdzie najwyższy jest łuk Waszych brwi. Czyli u mnie tu, w tym miejscu przykładam pędzel i zaczynam rozcierać cień w załamaniu. O. I w ten sposób, troszkę takim ruchem, a troszkę takimi kółeczkami. I rozprowadzam go tutaj na zewnątrz również. Tak to wygląda. Tu musicie sobie poprawić tą linię. I ładnie rozcieracie ten cień, żeby nie było widać takiej wyraźnej linii. O! Jeżeli chcecie podkreślić dolną linię rzęs, proponuję użyć takiego kulkowego, cienkiego pędzelka. Nabieramy trochę cienia i przejeżdżamy sobie tutaj dolną linię rzęs, żeby ją również zaznaczyć. Tak to wygląda. Jeżeli chcecie, żeby to smokey eye było takie bardziej wyraziste, bardziej podkreślone, proponuję Wam użycie jakiegoś zbliżonego kolorem, ale ciemniejszego cienia i też tym pędzelkiem kulkowym. Tak, kot przyszedł. Zaznaczacie sobie tutaj tą strefę V, jak gdyby, tak? Rysujecie sobie takie V. O, żeby jeszcze zaznaczyć mocniej. Tak? Ale możecie pominąć ten krok. Myślę, że na dzień nie jest on niezbędny. Dobrze, i teraz następne oko. Też pokrywamy całą powiekę cieniem. Aż pod łuk brwiowy.
teraz puchaty pędzel, ciemny cień. Zaczynamy w załamaniu. O. Troszkę podkreślamy dolną linię rzęs. O, i tak to wygląda. Jeżeli stwierdzicie, że ten kolor jest za ciemny i chcecie, żeby on był jaśniejszy, to proponuję Wam na ten pędzel puchaty nabrać troszkę znowu tego jasnego cienia. I tutaj sobie objechać te krawędzie, żeby je jeszcze bardziej rozjaśnić i rozmyć. O, w ten sposób. Teraz kolejny krok, który możecie zrobić, ale nie musicie, to możecie wziąć sobie jakiś jasny, rozświetlający cień. Ja będę używać tutaj takiego różowego z Inglot. I możecie użyć tego płaskiego pędzla albo tego puchatego, albo kulkowego, też jak Wam wygodnie. I nabieramy troszkę tego cienia i rozświetlamy sobie tutaj ten kącik oka. I jeszcze możemy troszeczkę dodać rozświetlenia pod łuk brwiowy. Ok. Więc tak wygląda nasze smoky eye. Nie było to bardzo trudne. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przydatny. Zapraszam Was na kolejną część, gdzie będę pokazywać, jak nakładać eyeliner w żelu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa, pa.